Słyszeliśmy już wypowiedzi, poruszane wersety z Biblii, które no, pasują do tego obrazu tutaj, którym czytamy w tej Księdze Objawienia i chciałbym, żebyśmy w szczególny sposób zwrócili uwagę na jedną bardzo ważną sprawę. Czy wierzysz, że Bóg może zrealizować wszystko, co zechce, według tego, co chce i z wynikiem takim, jakim chce osiągnąć? Czy wierzysz w to? Jeżeli wierzysz w to, to powinieneś być szczęśliwym człowiekiem. Czy ktoś może zmienić zamysł Boga? No nikt. A więc głównym doświadczeniem każdego z nas jest po prostu do Niego należeć. A więc Bóg chce, żebyśmy znali Jego zamysł i kiedy było tam czytane z tej pierwszej Mojżeszowej, wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył, Ewa została zepsuta przez nieposłuszeństwo Bogu, jej wnętrze zostało zepsute, ponieważ było bardzo dobre, a bardzo dobrym nie było nieposłuszeństwa, nie było nieufności, nie było pójścia za czymkolwiek innym, jak tylko za Bogiem. Ona była szczęśliwa z Bogiem, Adam też. A więc człowiek został zepsuty. W człowieku pojawiło się nieposłuszeństwo. Człowiek zwątpił w prawdomówność Boga. I do dzisiaj jest bitwa o przywrócenie człowieka do stanu, w którym człowiek będzie wierzył we wszystko, co Bóg mówi do człowieka. Jeszcze nawet bardziej widzimy, że Pan Jezus przyszedł wypełnić wszystko, co powiedział Ojciec i widzimy, że tu widzimy triumf, zwycięstwo. A więc potem poszedł Adam i w nim też nastąpiło zepsucie. A więc i on już w sobie miał skażenie. A słyszymy jednakże, że Bóg mówi, że z niewiasty urodzi się mężczyzna, który zdepcze głowę wężowi. A więc Bóg mówi, to wszystko jest w moim planie. Nic nie ma zaskakującego dla Boga w tym, co się wydarzyło, ponieważ człowiek nie był doskonały, był bardzo dobrym. I był podatny na to, żeby wróg mógł przyjść i oszukać człowieka. Człowiek miał zasób tego bycia z Bogiem i powinien oprzeć się na tym, lecz człowiek się nie oparł. Dał się oszukać. Ilu ludzi codziennie daje się oszukać diabłu przez to, co on mówi do człowieka, przez wydarzenia, przez jakieś informatory, przez ludzi. Ile razy człowiek daje się oszukać tu na tej ziemi? To jest właśnie to, że człowiek został skażony i człowiek nie ma rozeznania, nie jest w stanie powiedzieć z całą pewnością, że taka jest prawda, bo wróg mówi w taki sposób, że wydaje się to prawdą absolutną, a potem się okazuje, że to jest kłamstwo. A więc jak stoi się człowiek na tej ziemi? Jest niemożliwe. Bóg pozwolił na to, żeby diabeł z całym swoim arsenałem zwiedzenia atakował ludzi. Diabeł doprowadzał ludzi do strasznego stanu. Nawet lud Boży doprowadził do takiego stanu strasznego, że oni, lud Boga, mieli czarodziejów, czarnoksiężników, wywoływaczy duchów, bałwany, ołtarzyki, różne rzeczy. Kłaniali się drewnu, kamieniowi, wszystkiemu. Tak diabeł, uderzając w Boży lud, doprowadził i do takiego stanu. Tych, którzy widzieli Boga w działaniu. Zobaczcie, Bóg pokazuje, widzicie na to stać diabła, widzicie, co on z wami może zrobić. Macie świątynię, macie kapłanów, macie zakon, a wy robicie wszystko inaczej. I co? To było czytane również. I wszyscy okazali się grzesznikami. Wszyscy zgrzeszyli, zabrakło chwały Bożej. Bóg pozwolił diabłu, żeby cały swój arsenał uruchomił i żeby, atakując ludzi, mógł pokazywać swoje oszukańcze działanie.
Po co? Po co ten Bóg, ten wódz pozwala wrogowi na to, żeby rozwinął wszystkie swoje możliwości? Wszystkich zwiódł, wszystkich oszukał, wszystkich podszedł. Albo próbował chociaż podchodzić i Bóg musiał to zatrzymywać, żeby nie doszło do tego, że człowiek zostanie oszukany, jego człowiek. A więc diabeł ma wszelki arsenał, żeby atakować, powalać ludzi, królów doprowadzał do upadków. Takich wspaniałych królów jak Dawid, jak Hiskiasz, jak inni, po prostu w jakimś momencie nie dawali rady i padali przy tych doświadczeniach. A więc po co? Po co to wszystko? Po co cała ta przestrzeń tych wszystkich doświadczeń? Jak człowiek w końcu uwierzy Bogu? Powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby człowiek uwierzył Bogu? Mamy stworzoną ziemię, mamy stworzone niebo. Bóg czynił i czyni nadal cuda na tej ziemi i człowiek wcale nie dzieje się z tym człowiekiem. Widzimy, Pan Jezus przyszedł, wiele znaków i cudów i co się stało z tymi ludźmi? Czy oni uwierzyli Bogu i wierzyli Bogu całkowicie? Oni się cieszyli, że są uzdrowieni, że mają to, że ktoś do zdrowia wrócił, że ktoś ze śmierci wyszedł. Ale czy oni wierzyli Bogu całkowicie? Czy to ich zmieniło w ten sposób, że wierzyli Bogu? Nadal nie wierzyli Bogu tak, jak powinni wierzyć. Ataki wroga, choroby, te upadłości, ci opętani ludzie. I powinno to przekonać ludzkość do tego, że mają do czynienia z Ojcem Kłamstwa i nie powinni Mu wcale wierzyć, że jest Bóg, który mówi prawdę i Jemu powinni wierzyć, a mimo wszystko cały czas ludzie idą za diabłem. W sumie to wszystko wygląda na to, jakby ktoś chciał nam powiedzieć, że my nie jesteśmy zdolni się dostać do wieczności z Bogiem, który jest święty, jest doskonały, jest miłością. Że człowiek zawiódł, ale w Bożym planie nie jest to, żeby zawiedziony człowiek został rozbity, zniszczony i porzucony. W Bożym planie jest zupełnie inny zamysł jest, żeby ten człowiek uchwycił się posłańca Bożego całym sobą. Dlatego Jezus mówi o oddaniu całego życia. Człowiek, który nadal myśli o sobie, że jest dobrym człowiekiem, jest człowiekiem zwiedzionym. Tu nie chodzi o to, żeby mieć o sobie złe zdanie i się potępiać. Tu chodzi o to, żeby mieć o sobie prawdziwe zdanie. My wszyscy zgrzeszyliśmy i nikt z nas nie był zdolny, aby uwierzyć Bogu w to, co On do nas mówi. Podważalibyśmy wszystko, wszystko i wiecie, że ludzie to podważają. A kto to wie? A kto to Biblię napisał? A kto to wie, co tam jest w niebie? A przecież Pan Jezus przyszedł z nieba i powiedział. A kto to wie? A czy ktoś z umarłych powstał? Powstał. I co z tego po prostu? A więc ludzie i tak będą niedowierzać Bogu. To siedzi już. Dlatego wielu ludzi chodzi z pochylonymi plecami jak niewolnicy. Nie umieją podnieść twarzy do Boga i ucieszyć się. Boże, Ty nie zrobiłeś tego wszystkiego, bo co? Bo tak się Tobie spodobało, bo miałeś takiego focha, taki pomysł, żeby na swoim stworzeniu pokazać, jakie jest nędzne, czy Bóg takich rzeczy nie robi. Przecież Bóg jest miłością, jest święta, więc coś musi być potrzebne nam ludziom, żebyśmy Jemu uwierzyli. A więc cuda, znaki, zmartwychwzbudzeni, diabeł, który zwodzi, który prowadzi do grzechów, rozwodów, do wszystkiego. I Bóg o tym wszystkim powiedział. I nawet przyjdzie wśród wielu znaków i rzekomych cudów i ludzie Jemu uwierzą. A więc zobaczcie, jak człowiek jest skłonny wierzyć kłamstwu, a jak słaby jest, żeby uwierzyć prawdzie. Kiedy może się to zmienić? Poznają prawdę, a prawda ich wyswobodzi. Z czego wyswobodzi? Z kłamstwa. Człowiek, który nadal nie chodzi z Bogiem, żyje w kłamstwie. Ale jest prawda, jest Jezus, który może wyzwolić. I teraz mamy całe doświadczenie, w którym bierzemy udział. Czy ten plan, o którym mówimy i który rozwijamy kolejny raz w zgromadzeniu,
Czy ten plan jest w stanie dotrzeć do ciebie i ci powiedzieć, że dla ciebie jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus? Ani twoje starania, ani twoje pomysły, to wszystko padło. Ani twoje obietnice, ani twoje śluby, to wszystko padło. Bóg nie oczekuje od ciebie czegokolwiek, jak tylko uznania, że jesteś całkiem niezdolny, całkiem niezdolna do uratowania się na tej ziemi. Po to wszystko jest zrobione. Nawet znaków, jakby cudów, chociażbyśmy, nie wiem, tutaj nogi odrastały, ludzie by wychodzili z wszystkich chorób, nikt w zgromadzeniu by nie chorował. I tak byśmy diabłu wierzyli, a nie Bogu. Dlaczego nie ma miłości wzajemnej, radości wzajemnej, zwycięstwa nad diabłem? Bo ludzie wierzą bardziej diabłu niż Bogu i są znajrzeni, zablokowani, chodzą własnymi ścieżkami. Bo co? Bo wierzą diabłu, a nie Bogu. Bo gdyby wierzyli Bogu, byliby szczęśliwi, chodziliby jak Chrystus po tej ziemi. A więc Bóg uczynił wszystko, co jest tylko możliwe, żeby człowiek zrozumiał Boga. Wszystko uczynił. Pokazuje od samego początku, że bez jego wiedzy to się nie dzieje. Że to jest potrzebne, aby bardzo dobry człowiek, który uwierzył kłamstwu, doszedł do punktu, w którym powie: Boże, liczy się tylko jedno, co ty mówisz? Jezus powiedział: kto zachowa słowa moje, śmierci nie użyje na wieki. I tak ludzie nie zachowają jego słów, zachowają słowa kłamstwa. Będą chodzić pod swoim ciężarem, będą chodzić ze swoimi nastawieniami, będą chodzić ze swoimi oporami. Umysł będzie ściśniony, serce zamknięte. Człowiek będzie mniemać, że nie jest z nim tak najgorzej. Oszukany, zwiedziony człowiek nadal nie widzi rzeczywistości Bożej. To nie jest zbawienie, to nie jest uratowanie. To nie jest oddanie się Chrystusowi. To jest nadal próba po swojemu zrealizowania czegoś, że ja nie będę tak zły jak inni, tak zła jak inne. I to wszystko nic nie robi. Wszystko i tak pada. Ile trzeba, żeby człowiek zrozumiał to? Żeby w końcu zrozumiał to. Jozue wprowadza lud izraelski do ziemi obiecanej. Mają mieć pierwszą wojnę pod Jerycho. I co tam staje się? Kto przychodzi do Jozuego? Jozue jest wodzem ustanowionym przez Boga nad Izraelitami. On będzie stawać przed Bogiem, Bóg będzie do niego mówić i przez niego Bóg wprowadzi ich do ziemi obiecanej i będzie dawać zwycięstwo. Ale kto staje przed Jozue? Wódz armii Pana. Kto to jest? Jezus Chrystus. Wódz armii Pana to jest Jezus Chrystus. On jest wodzem całej armii. On jest tym, tak? Mateusza, 2:6. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. A Dzieje Apostolskie, 5:31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Wodza i zbawiciela. Ojciec wszystko przekazał swemu synowi. Ojciec jest tym głównym wodzem, który decyduje o wszystkim, ale syn otrzymuje całą władzę przywództwa nad całą armią, która należy do Boga. I on decyduje, on powiedział Jozuemu, jak zdobyć Jerycho. I Jozue dokładnie postąpił, tak jak powiedział wódz armii Pana. A więc co dla mnie i dla ciebie jest najważniejsze? Dokładnie czynić to, co mówi do nas Jezus Chrystus jako nasz wódz. I tu zaczyna się całe doświadczenie z tym planem Bożym. Człowiek nie chętny do słuchania Boga ma stać się chętnym do słuchania Boga. Człowiek, który lubi samowolę, ma przestać lubić samowolę, a lubić posłuszeństwo, wierność. A więc co musiało się stać, żeby to mogło się dokonać? My wiemy, co się musiało stać. Możemy znowu przeczytać 2 Koryntian 5:14. Musieliśmy umrzeć, gdyż z nas nie można było tego zrobić. I teraz
Życie za życie, to znaczy, że ten, który przyszedł od Boga, on jedynie może w nas to uczynić. Nasz problem to my, nie inni, to my, sami, my, którzy nie przyjmujemy przywództwa Jezusa Chrystusa nad swoją codziennością. Chcemy żyć po swojemu, chcemy robić tak, jak uważamy, chcemy, żeby Bóg uznał nas, a On przecież uzna tylko życie swojego Syna. O tym wiemy. Jeżeli kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. W Bożym planie przewidziane było miejsce dla Jego Syna. Tak? Pierwszy Piotr. Pierwszy Piotra i pierwszy rozdział od 18 wiersza. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Chrystus był jako Boży baranek już przez Boga ustawionym w Jego planie. Nim to wszystko zaistniało, w Bożym planie było miejsce dla Bożego baranka, który miał co zrobić. Wyprowadzić nas z niewoli ciemności. Mówię wam, jeżeli zrozumiecie Boży plan, to wtedy będziecie uwolnionymi ludźmi, bo zrozumiecie, kto naprawdę może was jedynie uratować. W człowieku jest bardzo silne poczucie ja potrafię. Bardzo silne, od małego dziecka. Dziecko już ja potrafię, zepsuje, zniszczy, ale myśli, że potrafi, że to potrafi. Nie nauczy się jeszcze, ale już myśli, że potrafi. To musi umrzeć, zginąć. Potrafi kto jedynie to zrobić? Jezus Chrystus, On musi zająć to miejsce, które ustalił dla Niego Ojciec. Jeżeli nie zajmie, nie uratujesz się, nie masz szansy. Ale kto będzie wzywać imienia Pańskiego, będzie uratowany, będzie zbawiony. Cały Boży plan pokazuje, nie masz szansy, ani ja, ani ty, nikt, żaden człowiek nie ma szansy. Wszystko zostało doprowadzone do kompletnego zrujnowania. Diabeł to zrobił. Pozostaje jeden. To jest nasza nadzieja. Jeżeli będziemy widzieć w Chrystusie nadzieję, to nie ma znaczenia, co ty sobie tam w tej głowie dumasz. Dla ciebie wszystkim stanie się Chrystus i będziesz wzywać Jego imienia, a On cię zbawi, uratuje cię. Jeżeli będziesz pewnym, pewną, że żaden człowiek nie może się uratować sam. Jezus powiedział, nikt do mnie przyjść nie może sam, jeśli go Ojciec nie przyprowadzi. Jeśli go nie przyprowadzi ten, który jest głównym ustanowicielem planu. On podjął każdą decyzję w tym planie, żeby go zrealizować i wprowadzić do swojej wieczności w jednym Chrystusie wszystkich, którzy w Nim są. I to nie zależy od ludzkich zabiegów, od ludzkich sił, od uwierzenia. Od uwierzenia. Pamiętacie list Judy? Trzeci wiersz. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Zapierają się, wypierają się, nie chcą Jego władzy nad sobą. Możesz
mówić co chcesz, ale mam nadzieję, że po tym dzisiejszym zgromadzeniu powiesz sobie prawdę, bo to jest dla ciebie ważne, dla każdego z nas. Powiedz sobie naprawdę prawdę. Uznasz siebie za tego, kim naprawdę jesteś. To jest początek ratowania się. Jak człowiek już wie, kim jest, to jest początek, że będzie wiedział, kogo się trzymać. I już się nie puści. Już nie będzie diabła słuchać, że ty sobie dasz radę, że ty sobie poradzisz, że ty jesteś nie taki głupi, nie taka głupia, umiesz czytać, umiesz rozeznawać. Nie ma szans. Wszystko to jest oszukane i zwiedzione. Dlatego widzimy tylu upadłych chrześcijan, którzy mogliby pięknie żyć, bo przecież uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale nadal nie akceptują Jego władzy nad sobą, Jego przywództwa. Wypierają się Go i próbują swoim życiem robić jakieś chrześcijaństwo. Ale ono jest takie, jak ten człowiek jest. Na wzór, jakiś wzór, na taki wzór, na tamten wzór. Wiecie, to jest w tej bitwie diabeł się pastwi nad ludźmi wierzącymi, bo oni zamiast być na wzór Chrystusa, na podobieństwo Chrystusa, oni się próbują upodabniać do wszystkiego, tylko nie chcą przyjąć, że Jezus Chrystus to nie jest coś, co wyprodukowali ludzie. To jest Chrystus, którego posłał Ojciec i On jest obrazem Boga niewidzialnego. Jeżeli chcesz być podobnym do Boga, to musisz przyjąć Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego i wtedy w tobie pojawi się piękno Chrystusa, czystość Chrystusa, zwycięstwo Chrystusa. W tobie możesz patrzeć, czytać sobie Ewangelię, przyglądać się barankowi. Możesz co dzień sobie otwierać i patrzeć na tego Bożego Baranka. Co On robi na tej ziemi? To jest nieprawdopodobne, co On robi na tej ziemi. To wydaje się nie do pomyślenia, że taki jeden skromny cieśla jest nie do zdobycia dla diabła. On wszystkie środki, jakiekolwiek tylko wyciągnął, żeby zwieść tego Chrystusa. A przecież ten Chrystus jest jedynym, który może nas zbawić. W Bożym planie nie ma drugiego. I patrzysz, a On idzie i zwycięża. To jest właśnie ten, na którego patrząc masz biec za Nim, naśladować Go. A więc nie wypieraj się przywództwa Chrystusa, nie próbuj swojego chrześcijaństwa, bo ono jest skazane na porażkę. Nie będzie w tobie miłości, nie będzie radości, nie będzie pokoju, nie będzie łagodności, nie będzie wierności, nie będzie braterstwa, nie będzie rodzinności, nie będzie nic z tych rzeczy, bo to tylko jest w Chrystusie. W żadnym innym człowieku tego nie znajdziesz, tylko w Chrystusie. A jeśli Chrystus mieszka w tym człowieku, to w tym człowieku będzie to, ale to jest skarb z nieba. Sam człowiek jest tylko naczyniem, w którym ten skarb został umieszczony. I to chwała Bogu za Jezusa. Bo chwalisz Jezusa, wtedy rozumiesz, co Bóg ustalił w tym Bożym Synu. A jak ludzie siebie chwalą, to nadal wierzę, że oni nie rozumieją w ogóle, co się tutaj dzieje na tej ziemi. Nie rozumieją Boga w ogóle. Czytając Biblię, nie pojmują, co Bóg czyni i po co to Bóg czyni. A muszą to pojąć. Paweł mówi, Bóg objawił mi swój plan. W tym planie był Jezus. I Paweł zobaczył wszystko, co robi, bez znaczenia jest. Bo i tak to nie wystarczy. Jezus jest wystarczający. I jakie szczęście dla tego Bożego człowieka. W liście Jakuba, 4:4-4, cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Widzicie, na czym polega ta nieprzyjaźń? Człowiek, który pozostaje w tej przyjaźni ze światem, z tym grzechem, złem, złymi nawykami, nastawieniami, pomówieniami, z tym grzechem, który funkcjonuje w świecie i człowiek pozostaje nadal grzesznikiem, mogąc nie być grzesznikiem. Przyjaźni się z tym światem poprzez zło, które nadal czyni, a nie z Bogiem, który jest święty. Bóg takich nazywa wierzących cudzołożnikami, cudzołożnicami, bo oni cudzołożą, nadal żyjąc według ciała, zamiast żyć według ducha. Nie muszą tego. Bóg mówi, tu jest nadzieja. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was.
Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. A więc to Bóg nie mówi cudzołożnicy, cudzołożnice i więcej was nie chce widzieć. On mówi, nie musicie w tym stanie żyć, możecie całkowicie żyć inaczej. Mój Syn może was uratować i uwolnić was od tej przyjaźni ze światem, od tych związków ze światem, od tego upodabniania się do świata, żeby świat nie pomyślał, że ty jesteś święty, że ty jesteś Chrystusowy, ty musisz być trochę taki politycznie dobrze ustawiony czy ustawiona, żeby oni nie szybko rozeznali, że ty nie jesteś z tego świata. Ale Jezus, przecież Jezus widać było, że nie był z tego świata. I dlatego był atakowany, mój królestwo moje nie jest z tego świata. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Co w tym mamy w pierwszym rozdziale? Od czwartego wiersza. W nim, to znaczy w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Kiedy nas wybrał? Przed założeniem świata. Wszystko zostało postanowione przed założeniem świata. A w kim wybrał nas przed założeniem świata? W Jezusie Chrystusie, nie w jakiejś religii, w jakimś wyznaniu, w jakiejś grupie ludzkości zgromadzającej się przy Biblii, zastanawiających się, kto jest mędrszy, czy mądrzejszy, czy mądrzejsza, bo i teraz kobiety przecież są tak mądre, że nauczają. A więc zupełnie Bóg przed założeniem świata podjął decyzję, Jego Syn umrze za nasze grzechy. Jedną ofiarą zniszczył wszystko, co diabeł zrobił z nami ludźmi. Czyż to nie jest piękne? Jedną ofiarą na krzyżu, jednym aktem posłuszeństwa zmiótł wszystko, co zrobił diabeł przez te wszystkie pokolenia. Jeden Chrystus jest wystarczający. A więc masz Chrystusa i możesz być uratowany. Bóg określił przed założeniem świata, Chrystus zbawi ludzi i w Chrystusie będą zbawieni ludzie. A więc gdzie jest twoje miejsce? Kto w Chrystusie trwa, ten owoc przynosi. A wszystko to się dzieje przez wiarę. Jeżeli wierzysz, że Bóg podjął decyzję przed założeniem świata, nie u zielonych, nie u czerwonych, nie u białych, nie obrażam tych ludzi, tylko pokazuję różne nazwy, które mogliby ludzie sobie przyjąć jakieś. My też, Paweł mówił, nawet Chrystusowymi się można nazywać. Ale gdy nie ma Chrystusa w środku, to nadal człowiek jest z tego świata. Potrzebny jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. I to jest sprawa priorytetowa. W Bożym planie Jego Syn jest miejscem zgromadzenia wszystkich Jego synów i córek. W Nim zgromadzeni. To jest nasze zbawienie. W Nim. Jeżeli wierzysz, Pan jest gotów. To jest Jego święta ziemia. Pamiętasz, co ten wódz armii Pana powiedział do Jozuego? Zdeń sandały. To jest święta ziemia. Stoisz na świętej ziemi, bo tam stał wódz armii Pana. Święta ziemia. A więc przeznaczeni w Chrystusie, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej i tak dalej, i tak dalej. I tu jest dalej opisane, my to znamy. Jest opisany Boży plan, aby wszystko, co jest w Nim, na niebie i na ziemi połączyć w jedną całość. Wszystko, co w Chrystusie. To jest jedyny, w którym jest zgromadzone wszystko dla Boga. Zobaczcie, jak Bóg to wszystko zorganizował i człowiek, który należy do Pana Jezusa Chrystusa. Ten człowiek wierzy Bogu. Pan Jezus mówi, wierzycie Bogu i mi wierzcie. Idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję, wrócę, aby was wziąć. Należ do Jezusa. Wszystko się dzieje przez wiarę. Diabeł może sprzeciwiać się, jak chce. Ojciec kłamstwo może mówić, ale ty nic nie czujesz. Nie ma znaczenia, czy czujesz, czy nie czujesz. Prawda jest wystarczająca, jeżeli przyjdziesz zgodnie z prawdą Bożą, uznając siebie za całkiem niezdolnego, za całkiem niezdolną, ale ty musisz to uznać, naprawdę uznać. Nie ma w tobie nic dobrego, ani we mnie, w żadnym z nas nie ma nic dobrego. Dobro jest tylko w Chrystusie. Mogę wam to czytać, ale wy wszystko to wiecie przecież. W Chrystusie przeznaczył nas do czynienia dobra. Nie ma w nas dobra. Nasze dobro jest splamione naszym grzechem. Bo zaraz, jak ktoś komuś coś dobrego uczyni, to zaraz ma do niego jakieś uprawnienia. No bo coś za coś, coś musi być za to, że ja coś zrobiłem dobrego, czy zrobiłem. No więc nie ma tak, że bez niczego. No co, nie może tak być. Ale dobro Boże jest całkiem za darmo, z łaski, aby się nikt nie chlubił. A więc przeznaczył nas w Jezusie Chrystusie. List do Kolosan, pierwszy rozdział.
od 9 wiersza. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Bóg czyni nas zdolnymi do uczestniczenia w Jego światłości, w Jego Synu Jezusie Chrystusie, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Kto czyni ciebie zdolnym do współdziedziczenia? Bóg. Bez Boga nie potrafisz być zdolnym ani ja, ani ty. Ufajmy Panu, skłaniajmy kolana, dziękujmy Mu, uginajmy karki nasze coraz niżej z wdzięcznością. Boże, ty jesteś Bogiem, który czynisz, co zechcesz. I w twoim planie ty przewidziałeś to, dając baranka Bożego, mówiąc o tym, których wybrałeś do swojej wieczności. I to będzie tylko i wyłącznie w jednym Jezusie Chrystusie. Ludzie szukają różnej religii, szukają tu, szukają tam. Myślą, że może ta religia lepsza, albo tamta lepsza. Żadna religia nie zbawi cię. To Jezus zbawia. Jezus to jest wyjście ze świata, opuszczenie kłamstwa, wejście w prawdę. I wtedy mówcie prawdę jeden drugiemu. Tak mogą tylko dzieci Boga rozmawiać. A więc Bóg czyni nas zdolnymi. A więc kogo potrzebujesz, żeby być zdolnym? Boga potrzebujesz. Wtedy, kiedy się uniżysz przed Bogiem, kiedy w twoim wnętrzu będzie Boże, tylko ty jesteś decydentem w każdej sprawie, wtedy zaczynasz Go słuchać. Wtedy się uniża twój duch. Bo Bóg dla ciebie naprawdę jest wyrocznią. Wyrocznią ostateczną. I choćby diabeł przychodził i próbował gadać cokolwiek, już nie będziesz go słuchać. Dlatego jest mój, moje owce od tego głosu jak najdalej. Nie chcą, bo wiedzą, że to nie jest głos pasterza, nie jest głos prawdy. 2 Koryntian, 3 rozdział, od 3 wiersza. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Zawsze dziękujcie. Wiecie, kiedy macie zdolność myśleć o tym, co w górze, to macie to z Boga, bo my nie bylibyśmy w stanie myśleć o tym, co w górze, bez Boga. Wszystko, cokolwiek jest tym, co się dzieje w Chrystusie, przez Chrystusa w nas, to jest z Boga. To jest coś, co Bóg czyni. Dlatego dziękuj Mu za to, co On czyni i skłaniaj się przed Nim. Ucz się przy Panu łagodności i cichości. Pan Jezus mówi, chodź przy mnie i nauczę cię bycia pokornym. Bóg pokornym łaskę okazuje. To pycha i duma, którą diabeł wpycha w nas, ona jest przeszkodą. Wysokie mniemanie o sobie jest przeszkodą. Myślenie, że ja jestem lepszy od innych jest przeszkodą. Myślenie, że ja mogę bez innych dostać się do wieczności jest przeszkodą. Bo Pan mówi o ciele. To ciało musi ze sobą współdziałać. Pan mówi o miłości wzajemnej. W swoich dwóch przykazaniach zawarł to, żebyśmy miłowali Go z całego serca, z całej myśli, duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Zawarł to już. To nowe przymierze ma to w sobie zawarte. A więc to jest z Boga. Bóg jedyny może to uczynić. Jeżeli my będziemy uniżać się i pokornieć, każdy z nas będzie oglądać więcej chwały. Ale jeżeli będziemy podnosić się z diabłem i myśleć o sobie, że jesteśmy lepsi czy cokolwiek, to będzie to dalekie od Boga. Po to wszystko zostało uczynione, żebyśmy już nigdy więcej nie wierzyli diabłu. Jeżeli dajesz się namówić do kłótni, do waśni, do czegoś, to dałeś się namówić właśnie do tego, żeby odepchnąć Ducha Bożego od siebie. Bo Duch Boży będzie pracować w tych, którzy są według Bożego Baranka. Walcz
o swoją wieczność. To już jest łaska Boża, że rozumiesz, że musisz walczyć o swoją wieczność. Dostałeś zbroję, to jest Chrystus. Wiesz, że w Chrystusie pozostając będziesz zwycięzcą. Jeżeli opuścisz Chrystusa, już masz porażkę. Z całą wiedzą biblijną już masz porażkę. A więc kto nas uzdolnił? Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch ożywia. Wiecie, kiedy przypomina sobie początek, kto cię uzdolnił, żeś się wyrwał z szeregu tego świata, czy wyrwała, i Bóg był dla ciebie wszystkim. Kto cię tak uzdolnił? Sam ciało cię uzdolniło, ludzie cię przekonali. To Bóg dał ci zdolność postanowienia, decyzji, sięgania do Boga. Modlitwa zaczęła być czymś normalnym i czymś naprawdę wyrażającym pragnienie człowieka. To nie było puste przyjście, to było pragnienie człowieka, aby spotykać się z Bogiem, i Bóg się spotykał z tym człowiekiem. Wódz spotykał się ze swoim żołnierzem, ucząc żołnierza coraz więcej z tego, w jakiej bitwie właśnie bierze udział. I to jest Pan. Jedynie Pan może nas zbawić. Bez Niego nie ma zbawienia, nie ma jak się zbawić, nie ma jak się uratować. Bóg co uczynił? Jeżeli weźmiemy list do Efezjan, ten drugi rozdział, i co tu czytamy? Od czwartego wiersza. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Trwaj przy Panu. To jest najważniejsze. To jest Boży baranek. Łagodny, cichy, wspaniały, posłuszny Syn. Trwaj z Nim. Nieustannie chodź z Nim. Kładź się spać myśląc o Nim, wstawaj myśląc, to jest Twoja nadzieja. Nie ma innej nadziei. Jezus Chrystus wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Wszystko w Chrystusie, nie ma poza Nim. A więc ja już jestem w niebie, Ty jesteś w niebie, jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie tu na ziemi. Już siedzisz po prawicy Boga, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wiecie, jakie to jest odpocznienie dla duszy, gdy człowiek nie własnym wysiłkiem, ale wiarą w tym, że wiem, przyszedł, bo mnie kocha, ciebie kocha, przyszedł, bo nas umiłował do końca. Zależy mu na tym, aby jego uczniowie żyli w miłości wzajemnej, aby było widać, że on tutaj był. Jemu zależy na tym, Jezusowi, temu, który przyszedł. Wodzowi zależy, żeby w jego armii była wzajemna miłość, żeby żołnierze się miłowali, a nie spierali, ścierali, wykazywali, dokazywali, czy inne rzeczy robili, ale się miłowali nawzajem, bo przecież rozumiemy, że bierzemy udział w jakiejś takiej wojnie, w której tylko w Duchu Chrystusowym możemy pozostać po dobrej stronie. Jeżeli ten Duch Chrystusowy miałby nas opuścić, od razu my opuszczamy Jego armię, bo wtedy nie będziemy mogli czynić to, co Bogu się podoba. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 27 wiersz. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza. Wtedy dopiero dom jego ograbi. Diabeł się tu czuł jak w swoim domu. Wszystko skażone, wszystko. Chodził, pysznił się tutaj. Cała ludzkość skażona, wszyscy skażeni. Tu przychodzi Jezus Chrystus i zwycięża. Pamiętacie list do Kolosan? No, rozbroił go, mówiliśmy, w triumfie poprowadził, pokazując, wszystko zostało diabłu zabrane. Nie ma żadnej zbroi, jest bezbronny. My jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Jedyne, co zostało nadal, żeby próbować nas, to jego kłamstwo. Kłamstwo jedynie. Wszystko zostało mu zabrane. Wszystkie możliwości. Jezus jedną ofiarą oczyścił nas z wszystkich grzechów. Uwolnił nas z niewoli. Wyzwolił nas, abyśmy na wolności żyli. Nie pobłażajcie więc ciało, jest napisane, abyście z powrotem do tej niewoli nie trafiali. Ale pilnujmy się Pana i należmy do Niego. A więc On pokonał tego mocarza. Zdeptał mu głowę. Wygrał. Czym wygrał? Posłuszeństwem Ojcu wygrał.
Ludzkość upadła poprzez nieposłuszeństwo. Dlatego jest tyle napisane, czym jest nieposłuszeństwo. Jest bałwochwalstwo, jak bałwochwalstwo. Jezus wygrał przez doskonałe posłuszeństwo. Odwrócił naszą porażkę, dając nam zbawienie, uratowanie w swoim zwycięstwie. I dla mnie, dla Ciebie to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Psalm 60, wiersz 14. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych. Pamiętacie list do Rzymian? Kiedy my trwamy w posłuszeństwie Bogu, Bóg rychło zetrze diabła pod naszymi stopami. Mamy szansę, rozumiecie? Tylko wyjść z tego zakłamania, wyjść na powierzchnię, wyjść poza tą całą ciemność i zobaczyć, jest dla nas jednakowo ta sama nadzieja, Jezus. Ustąpić, wszystko skończyć, zakończyć wszystkie swoje cielesne starcia, zwarcia, szukania swego, domagania się swego, zakończyć wszystko. Chrystus, uczyć się Chrystusa, wzywać Jego imienia, naprawdę Go potrzebować w każdej chwili. To jest najważniejsza sprawa dla mnie i dla Ciebie tu, na tej ziemi, bo wiemy, że bez Chrystusa nie można się uratować, a tylko w Chrystusie można się uratować. Stąd ta Arka Noego w Arce, a wszystko inne zginęło. A więc Bóg zetrze. Łukasza, Ewangelia, pierwszy rozdział od 37 wiersza. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Że Bóg pozwala nam służyć sobie, bo krew Jezusa oczyszcza nas. Bóg pozwala Ci być sługą, służebnicą swoją, bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza Cię od wszelkiego grzechu. Bóg pozwala Ci chodzić w społeczności z sobą, bo krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza Cię od każdego grzechu. Gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Jezus wygrał ze śmiercią. Jezus pokonał. Bóg dał Mu władzę nad tym wszystkim, aby On to uczynił. I On to uczynił. Mamy zwycięstwo. I teraz, kiedy patrzysz na tą Księgę Objawienia, wiecie, że bez Jezusa Chrystusa nie byłoby dalszej części. Zostalibyśmy wszyscy tutaj z wiedzą biblijną i dalej w grzechach, dalej w niewoli diabła. Jezus Chrystus otwiera dalszą historię Bożego planu. W Bożym planie jest właśnie to. I dlatego w całym niebie i na całej ziemi nie było nikogo godnego, kto mógłby otworzyć księgę dalszego działania Boga, które On zaplanował przed założeniem tego świata. Tylko w Chrystusie mogła ta sprawa posunąć się do pełnego zwycięstwa, kiedy diabeł zostanie chwytany, wrzucony do jeziora ognistego, wszyscy, którzy Jemu służą też. Kiedy przyjdzie ten czas, kiedy Bóg otrze wszelką łzę z oczu naszych i będziemy mogli być z Bogiem całą wieczność. A to wszystko zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. Niech, rozumiecie, wróg próbuje zaciemniać umysły i człowiek się tak skłania do jakichś swoich tam dobrych rzeczy. Nie skłaniaj się do tego. To jest oszustwo. Dobro jedyne to jest tylko w Chrystusie. Jeżeli Jezus może w tobie władać, to dobro będzie też przez ciebie mogło docierać do innych, a ty zawsze mów i zawsze bądź tego pewny, co mu czynił. Z łaski Pana uczyniłem. Sam siebie mogę cię tylko skrzywdzić, oszukując ciebie, że ja wiem, co zrobić, a nie będę wiedział. Ale Pan wie, co zrobić. Jemu zawdzięczamy, że dzisiaj jeszcze możemy otwierać tą księgę i możemy przed nami nawzajem otwierać Boży plan, którym jest dla mnie i dla ciebie całkowite zwycięstwo. Kto go przyjmie?
ten ma prawo być dzieckiem Boga. Dzieci Boga nie grzeszą. Wszystko masz połączone. Wszystko to widzisz w tym jednym Chrystusie. A więc gdy to zostanie złamane i diabeł będzie musiał uciec i my spokojnie będziemy mogli przychodzić i nawzajem budować się dzięki żyjącemu w nas Chrystusowi, to będzie agape, to będzie uczta, cząstek ciała Chrystusowego, których nikt nie będzie przypisywać sobie żadnej chwały. Ani mąż, ani żona, ani dzieci, ani rodzice. A chwała będzie oddawana Ojcu w duchu i prawdzie całkowicie. I będziemy mogli wtedy powiedzieć za prawdę: Boże, jacy my jesteśmy Ci wdzięczni, że Ty taką podjąłeś decyzję. Pokazałeś nam naszą ludzką bezradność, żeby pokazać nam Twoje zwycięstwo w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Albo Chrystus, albo Belial. Albo świat, albo niebo. Żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Żebyśmy nawet nie dali diabłu szansy, żeby on przyszedł i chwalił nas. Jeżeli kogoś chwalić mamy, to Boga. Amen. Amen.